Zobaczmy. Hobo, Tough Life. Pom, 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 pom. El Kitku idzie sobie gdzie indziej. Tak. Wow, jakie głośne! Jesus. Okej, okay, help. Send help? To jest jedna z tych gier, ludzie, na Steamie, okej? Okay? Nie wiadomo, co to jest. Zaraz, król zebraków? Okej, okay, options, oh my god. Language, podobno jest polskim, podobno. Jest, temperatura w Celsjusza, no ba? No ba? Pewnie. Opcje, dźwięk, grafika. Ultra, okej. Okay. Już grę? Host to game? Dołącz? What the fuck? Postać? To jest multi? Pospolity bezdomnym, jak tysiące jemu podobnych. Nie ośmiela się marzyć o lepszej przyszłości. Każdy nowy dzień jest błogosławieństwem. Jedynym celem jest przetrwanie. Nie posiada żadnych wyraźnych zalet ani wad. Okej. Do hostu gra? Okej. Mam nadzieję, że ja mogę w to grać solo. O, you should first find out. Fajny język polski. Co mam zrobić? O, otwórz, co to jest? Dziwny materiał. Materiał do wytwarzania. Czego? Weź wszystko. Pewnie. Mam linę. Holy shit! Twoja głowa pęka z bólu. Czujesz, jakbyś przespał ostatnie 20 lat. Nie masz pojęcia, jak się tu znalazłeś i nic nie pamiętasz. Spróbuj zadać parę pytań człowiekowi, który znajduje się w pobliżu. Być może on coś wie. Kozie, czy nie mogę głaskać i grać jednocześnie w grę? To jest niemożliwe. Gdzie jest człowiek znajdujący się w pobliżu? O nie, kot. Nie, zostaw to. Dlaczego ja muszę z tobą walczyć teraz? Się obudziła, ludzie. Człowiek znajdujący się w pobliżu. Halo? Tam? Nie. Ty niewolnik, ty głaskać. Jest 15 stopni. Mam 20 złotych monet. Srebrników? Nie srebrników, jak to się nazywa? Porozmawiam. Hej, koleś. No, jestem koleś. Nie jestem kolesiem, jestem Meissner. Mam na imię Meissner. Dobrze, Meissner. Znalazłeś coś przydatnego? Nawet. Jakieś kolce, deski. Przydadzą mi się do odbudowy schronienia. Fajnie, masz tu hotel. Szykujesz się do zimy? Pewnie, ludzie mówią, że będzie sroga. Jeśli nie masz schronienia, to już po tobie. Okej, okay. Hej stary Meissner. W sumie. Wow. Nie wiesz, skąd się tu wziąłem? Niczego nie pamiętam. Patrząc na ciebie, to sądzę, że spróbujesz się gdzieś na lepszej dzielni i postanowiłeś odpocząć tu, w dziurze. A wiesz coś o imprezach, które odbywały się niedawno? Nie, przynajmniej nie tu, w dziurze. Spytaj Fur Grima. To niezły hultaj. Zaraz, co? Szlak, nie pamiętam nawet, jak mam na imię. Już nigdy nie napiję się alkoholu. To ci może wyjść na zdrowie. Kto wie, może następnym razem się zabierz. Brzmi jak plan. Mogę go zastrażyć, mogę otworzyć biuro rzeczy... Co tam pijesz, dobra to? Nic ci nie dam,
to mój własny wyrób i życiodawca pierwszej klasy. Wspaniale, jak się go robi? Nie lepiej po prostu kupić wino w kartonie? Jebasz to, to na, ten napój błogów jest praktycznie za darmo. O ile wiesz, gdzie szukać. Jeśli znajdziesz jakieś butelki z resztkami alkoholu, to przynieś mi je, a ja ci pokażę arkana mojej sztuki, okej? Okay? On jest alchemikiem, ludzie. Zima coraz bliżej. No. Zamarzniesz na śmierć, jeśli nie znajdziesz schronienia. Gadaj sobie, brachu. Hej, Meister, masz coś przeciwko, żebym tu trochę został? Oszalałeś? Nie mam mowy. To mój hotel, zbuduj sobie swój. Wyglądam na kogoś, kto potrafi budować hotel? Nie wiem nawet jak zacząć. Posłuchaj, idź do Draxa. On ma różnego rodzaju sprzęt. Może ci coś da. Możesz zacząć budowę tuż obok mnie. Nikogo w mieście to nie obchodzi. Wszyscy mają w dupie tę dziurę. Aleluja. Jasne, dzięki. Sprawa tego życiodawcy. Masz wszystko? Nadal szukam, wypadłem później. Okej. Okay. Mogę. Nie będę go zastraszał. Mogę sobie wywołać? Okay. Ty, to jest RPG pełny? A, jest mapa? Oho. Majster powiedział, że gdybym spytał Fur Grima o niedawne imprezy. Okej. Okay. Zajrzy do Draxa i skombinuj jakieś meble. Drax? Szukamy Draxa? Drax! Może tam gdzieś będzie. Więc co, poznaliśmy alchemika. Znawca arkanów. Tworzenie alkoholu. Ej. Wymagany profit. Buszujący w śmieciach. Co to jest? Rupicie kropelka. Czy to nie jest to właśnie? Ta gra jest inna niż się spodziewałem. Nie, to nie jest to. A mogę jakiegoś perka dodać sobie? Okej, okay. Nie mam pojęcia co się dzieje. Bezużyteczne rupiecie. Deski? Drex! Zobaczcie ile lotu, holy shit. Czy ja mam ograniczone miejsce w... O, mam. Mam ograniczone miejsce w ekwipunku. A jak tu wejść? O, nie oszukać mi go. Yes, butelka zwrotna i płyta bitumiczna, weź wszystko. Nice. Co? Hello Fallout. Spróbuj otworzyć? BOOM! Dziwny materiał, otwierasz do butelek, lina i części elektroniczne. Ukradnij. Kradzież, plus 5. Morale. Zaraz morale mi leci w dół jak kradnę? Okej. Okay. Na koniec gry budzisz się w wozie. Nie, w lochach. Kody, ja nie mogę tak, jak mi leżysz na ręce. Co to jest? Butelka zwrotna, gwoździe, rupiecie. Czy ktoś się zorientuje, że ja właśnie zajmowałem jakieś śmieci? Tam morale. Okaże się, że to jest najważniejszy wskaźnik w grze, morale. Morale minus 12. Ej, czajnik, ale zepsuty. Wymyślasz nowy schemat, okej. Okay. Mogę robić czajniki? A ty jak się nazywasz? Porozmawiaj. Ja wiem. Drax! To on, witaj przyjacielu, hello. Nie jesteśmy przyjaciółmi, stary, przecież stoimy po tej samej stronie.
Skoro tak twierdzisz, czego... chcesz czegoś, czy będziesz tak stał cały dzień? Możemy chociaż pohandlować? Pewnie, miło to słyszeć. Majster powiedział, że miewasz czasem użyteczne materiały i meble. Ucz mnie? Wytrych? Wybieranie zamków, ekspert. Poproś. W tej chwili czuję się jak bezużyteczny śmieć. Zwiększ pewność siebie? Ruchom mnie z finansami? Dobra, masz czasami podobno użyteczne materiały i meble. Ano, zbieram meble różnego rodzaju. Takie moje dziwactwo. Mógłbyś mi coś dać? Chcę zbudować sobie schronienie na zimę. Zazwyczaj nie sprzedaję rzeczy, ale proszę, weź to sobie. Zajmuję tylko miejsce i w sumie tego nie chcę. Daję ci prowizoryczny stół, dzięki. Twój pies stróżujący? Nie, przychodzi tu na pokera. Oczywiście, że to pies stróżujący, to mój pies. Ładny psiak, gdzie go znalazłeś? Należał do mnie, zanim jeszcze stałem się bezdomnym. Wabi się Borys i odgryzie ci dupsucho, jeśli go wkurwisz. Chyba przydaje się mieć takiego przyjaciela. Szczerze polecam. Popytaj w cygańskich slumsach, oni wiedzą skąd wziąć psa. Nie chcesz wiedzieć po co. Okej, okay, dobrze, zajrzę tam. Wyjdź. Mogę... O? Mogę się... A. Co? Dobra, mam stół i co teraz? Biwak. Umieś otrzymany od draka stół w swoim schronieniu. Możesz budować tylko w wyznaczonych miejscach. Uruchom tryb budowania w schronieniu i umieść stół w wybranym miejscu. What? A jak to się robi? Jak się buduje? Jeśli chcesz zyskać czworonożnego przyjaciela, zapytaj w cygańskich slumsach. Drax stwierdzi, że mogą tam załatwić ci psa. Okej. Okay. W sumie jedna rzecz mnie denerwuje. O. Okej. Okay. Mogę tutaj postawić sobie coś? Buduj... nie mam pojęcia, co zbudować. Mam zacząć od standardnego dachu, 2x2. Nie mam pojęcia, od stołu mam zacząć. Tandetnej ściany? Od tandetnych drzwi? Wydaje mi się, że powinniśmy od stołu zacząć. Jak wejść w tryb budowy? Opcje. Sterowania. Tryb budowy tab. Tab. Czy jestem w dobrym miejscu? O, a to co? Wymagany profit buszujący w śmieciach. Dobra, świetnie działa ten tryb budowy, naprawdę. Jeszcze raz, biwak. Umieś otrzymany od Draxa stół w swoim schronieniu. Możesz zbudować tylko w wyznaczonych miejscach. Tryb budowania. Uruchom tryb budowania schronienia. Może to nie jest schronienie moje. Czekajcie. Ktoś grał z was w tą grę. Może obok niego mam dosłownie. Też nie działa ten tryb. Ty stary, weź mi powiedz jemu. Biuro rzeczy znalezione. Wow. Czy nie ma na mapie? Nie. Jesteśmy tu, a w sumie? Jest coś zaznaczone na mapie. Transport publiczny. Postacie. Zadania. Dlaczego boli mnie głowa, biwak? Rzekomo tu mam to.
Najpierw budować na pagórce pod mostem, bo podczas deszczu woda nie zaleje ci podłogi. Nie będziesz miał bajera. W sumie, no jesteśmy pod mostem w teorii. Okej, ale wciskam ten przycisk tab do budowania i się nic nie dzieje. Tryb budowy, tab, no. Fuck this. Tab. Może tutaj? Oh my god! Znajdziesz ukryte miejsce, możesz tu zbudować swoją krówkę. O mój Boże. Okej. Okay. Pokaż listę przedmiotów. Dekoracje. Stół, wyposażenie. Okej. Okay. Jej! Konstrukcja użytkowa. Okej. We did this. Barman. Jeśli chcesz zyskać czerwonego... czy... nie wiem, czy... Okej. Okay. Mogę skorzystać z tego? Zacznij budować menu kryjówki. What? Zaklinacz tłumu, fach w ręku, pragmatyk, charakternik, regeneracja konował. O co, Hazi? Dobra, jakbym na przykład chciał zbudować tandetny dach, potrzebujemy gwoździ, warsztatu być może? Ludzie, jest dobrze, mamy stół, okej? Okay? Problem jest taki, że ja mam chyba ten... dziwny materiał. No właśnie. Czy to nie jest to? Przenieś umieść w ekwipunku. Konstrukcja. Czyli tylko tutaj mogę robić, tak? Okej. Okay. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten most będzie mnie chronił. Buszujący we śmieciach jest nam potrzebny. Dobra, to chodźmy porozmawiać z barmanem? Okej, gdzie to było? Tu. Let's go. O, więcej śmieci! Co to jest? Odkurzacz zepsuty. Nice. Czy to jest pełna gra RPG, w której jesteś bezdomnym? Serio? Musisz uważać na innych bezdomnych, bo to złodzieje. No w sumie, my jesteśmy złodziejem, to miałoby sens, to jest... Rupiecie. Butelka zwrotna, weź wszystko. Hej! Jezu, czy ja nie jestem spragniony, czy coś w tym stylu? No my już kogoś okradliśmy najwyraźniej. To kto? Nie. Okej, to... Fuck you. Wejdź. Pan Kotler. Porozmawiaj. Dobra, chciałem sprzedać parę rzeczy na wagę. Handel. Nic ma, nie masz nic do sprzedania. Zajebiście. Wejdź. Okej. Okay. Łatwy speedrun, iść do pracy, zarabiać hajs, a nie, i nie jesteś bezdomnym. Byłoby takie proste. Co tam? Szrapnele? Co? Co to jest? Odkryj wszystkie kafelki. O co chodzi? Weź. Jest jakaś minigierka w przeszukiwaniu śmietnika. Podejrzana pizza. Gwoździe? Co to jest? Coś naprawdę ohydnego. Śmierdząca ohydna kupa. What the fuck?
Wspaniałe znalezisko. Twój wzrok przykuło coś interesującego. Jednak, aby przekonać się, cóż to za fant, musisz najpierw go wygrzebać. Weź. What? Jeszcze raz, what the fuck? Żadnych komentarzy, ludzie. Fuck! Fuck! Fuck you, gro! Co to jest? Wino w kartonie? Warto było. Stare naczynia? Okej. Okay. A czy ja straciłem jakieś punkty zdrowia? Co się dzieje w tej grze? Czy to nie powinno być jakiegoś tutoriala? Nie wiem. O, znowu to samo. Rupiecie? Okej. Okay. Wytrych, nice. Napoczęta kola, Standa Gryznar. Halo? Witam, mam pana zbycie jakieś drobne? To nie jest organizacja charytatywna. Zawsze warto spytać. Czym się więc tu zajmujesz? Uczymy sztuk walki. Wow. Naprawdę? Czyli takie rzeczy jak haja i plask? I tak i nie. Jeśli w taki sposób wyobrażasz sobie sztuki walki, to pewnie uczymy tego. Nawet takich biedaków jak ja? Lekcje oczywiście nie są darmowe, ale oferują coś na każdym poziomie zaawansowania. Brzmi ciekawie, więc jeśli zapłacę za lekcję, to pokażesz mi jakieś kocie ruchy? Oczywiście. Istnieją jednak pewne zasady. Możesz przyjść na trening tylko trzeźwy i względnie czysty. Nie chcę, byś zrobił krzywdę sobie lub komuś innemu. Okej, rozumiem, dzięki. Mogę... Co? Sztuki walki? Okej. Czy mogę być w tym? Kung fu bezdomnym? Ale pieprzyć te śmietniki. Nie gadajcie mi, że ja mogę każdy tak śmietnik przeszukać. Wow. Wielkie dzięki! Cześć wszystkim. Cześć, Jelonek, elo! Dobry dzień, dobry wieczór. Jesteśmy w Czechach, ludzie. Dobry dzień. Dobry dzień. Jest okej. Peciwo? Czerstwe? Czerstwe to jest stare? Dzień dobry. Zostaw mnie. Ej, what the fuck? A gdzie jest ten pan, do którego miałem przyjść? Czerstwo to po czesku świeże? A, okej. Okay. Chyba możliwe, że jesteśmy w złym miejscu. W złym miejscu, nie wiem. Mogę coś tu zwinąć? Ej. Mogę się skra... Średni za... okej. Okay. Dam radę. Może nie. Fuck! Come on. Kola, nóweczka, ludzie, come on. Ale wiatrówka weź. Nice. Morale! Chusteczki nawilżane. Teraz. Morale nam leci w dół, nie wiem co to robi. Negatywne efekty zmniejszają poziom zdrowia. Moralem jest 3. Co my tu mamy?
Woń 70%. A mogę? What? Odporność na zimno plus 2. Odporność na wodę plus 2. Porównaj. No kurde, oczywiście, że lepsze. Boom. Mogę? Czy jestem przeciążony? Nie. Okej. Dobra, gdzie jest ten niby bar? Pizza Bobo? Peter. Dobrej. Hello, mogę prosić o pizzę? Jasne, 99 koron, nie mam tyle. Wow. Świnia. Siewienia, a to kto? Dzień dobry. Tania prostytutka, cześć piękna. Na co się gapisz, oblechu? Chcesz czegoś, czy będziesz tak stał i się gapił? Głupia dziwka. Ej. Okej. Okay. Dziwna osoba. Hejka, co słychać? Świetnie, mój drogi, jak się masz? Chyba nieźle. Daj spokój, takiemu przystankowi jak ty musi się świetnie powodzić. Jasne, kim jesteś? Prostytutką. Wołają na mnie kocur. Oto moja wizytówka skarbia. Dziękuję, kocurze, na razie. Ucz mnie. Mas... co, hista? Profit? Okej. Okay. A Ilona? Prosim. Hej, mała, ile sobie liczysz? Mam przerwę, może innym razem skarbie, wybacz. W porządku. Okej, okay, to jest... O, to jest ten gościu. Stary, ty mieszkasz tu? Tak, mieszkam tu i co z tego? Nic tylko mówię. Jesteś tu całkiem sam. Nie masz kumpli? No cóż, mój kumpel... moi kumple wyszli. Pilnuję tu ogniem. Widzę tylko jeden śpiór. Wszyscy się w nim mieścicie? Wszyscy? Że co? Nie, koleżanko. Oni zawsze składają swoje rzeczy i je chowają. Mają jakieś strasznie kosztowne śpiory. Są zbyt cenne, żeby tak sobie leżały. Śpiworów mógłbyś ich pilnować, będąc tutaj, nie? A tak, nie sądzę. Nie można aż tak na mnie polegać. Zostawiłbym ich pod moim okiem. Kurwa, człowieku, nie za bardzo wścibisz nosa? Powiedz mi szczerze, przyjacielu, czy ci twoi kumple nie są zmyśleni? Na twoim miejscu bym stąd wypierdał. Spokojnie, koleś, nie szukam kłopotów. No dobra, człowieku. Jestem tu całkiem sam. Zadowolony? Aha. To w ogóle, to jak masz na imię? Bez obaw? Nic ci nie ukradnę. Nawet nie próbuj, mam spróbę, wiesz? Na wypadek, gdyby zrobiło się groźnie. Dobrze wiedzieć. To jak masz na imię? Wołem na mnie Fur Grim. Wyciągnę do ciebie dłoń. Uścicznij jego dłoń. Miło cię poznać. Co za imię? To takie wspomnienie z czasów, gdy larpowałem, a? Słyszałeś o lapach? Pewnie. Coś tam słyszałem, ale nie za wiele. Ech, te czasy. Larpy są super. Zwykle wcielałem się w czarodzieja lub złodzieja. Shit. Brzmi jak zabawny sposób na marnowanie czasu. Dokładnie, człowieku. Wiele bym oddał, żeby do tego wrócić. Dobra. Wiesz coś o imprezach, które niedawno miały miejsce w okolicy? Jeśli jakieś były, to nie dosłyszałem zaproszenia. Przykro mi, koleś, nic nie wiem. A znasz kogoś, kto mógłby wiedzieć? Kurde, nie wiem. Niedźwiedź jest towarzyskim typem. Nie jest towarzyskim typem, więc jego można skreślić. Spróbuj z wzruszem. Gdzie znajdę tego wzrusza? W slumsach. Dzielnica biznesowa pod wieżowcem. Aha. W porządku? Wszystko się pieprzy, człowieku. Ani trochę nie jest w porządku. Ciężko jest pracować, gdy palce zamazają ci na kość. Coś skombinuj sobie dobre rękawiczki, to pomoże. Widziałeś kiedyś kieszonkowca w rękawiczkach? Jesteś złodziejem? To mój zawód. System ma mnie głęboko w dupie, więc muszę sobie radzić. Okej. Okay. Mógłbym się nauczyć mnóstwa sztuczek. Mógłbym, ale nie za darmo. Dobra. Możemy u niego najwyraźniej też się nauczyć złodziejstwa. Dobra. Gdzie był ostatnio? W okolicy? Pod wieżowcem? Zawód złodziej. Okej. Okay.
nie mam pojęcia, gdzie on ma być. Pod jakimś wieżowcem w Stamsach. Czyli w tą stronę. Gramy magiem. Saperem śmietnikowym. O, minigiera. Na początku ciasteczka. Rupiecie. O, to jest do questa potrzebne, ten alkohol akurat. Całkiem rozbudowany ten symulator bezdomnego, w ogóle się tego nie spodziewałem. Jestem ciekawy, co to niby ma być za miasto. Jaka mam... No, nie być gdzieś tu. Peace off. Znajdujesz ukryte miejsce. Możesz tu zbudować swoją krówkę. Teraz mi to mówisz, go? W sumie to jest kijowe miejsce, bo nie ma dachu nad głową. Hej, co od tebe chcę? Zbir. Co tam? Uff, kurwa, patrzcie, co za brudny biedak. Nie masz pewnie żadnej sensownej gotówki. Pójdę do kogoś innego. Dobrze, że już po wszystkim. Zaraz, co? Chryste, okej. Napadli mnie, ale mi nic nie zabrali. Sztaba? Albo Rehot? Okej. Zaraz, co oni... Sztaba? Zarec. Jo, co tam słychać? Patrz, jak leziesz, skurwielu. Co? Znajdujesz się na terenie Królestwa pod wieżą. Panuje tu szlachetny król Sztaba i jego służący Rehot. A. Czy mogę mówić z królem Sztabą? Właśnie prowadzisz z nim dyskurs, pospolita Hołoto. Bacz na język, byś przypadkiem nie znieważył jego wysokości. Tak orzekłem. No, brak ci piątej klepki. Straże! Towarzysz Sztaby krzyczy nagle. Rekum kum! O kurde, dwóch świrów. Ej, czemu gra mi każe być takim imieniem? Wszystko to jest wasze, chłopaki? To królestwo? Zgadza się. Przedtem panował tu zły baron, ale jego tyrania na dobiegła końca. Wywęciliśmy stąd chuja i sami przejęliśmy władanie nad tymi ziemiami. Rozumiem, w porządku. Jak tutaj, jak długo panował zły baron w tym miejscu? Do całkiem niedawna, ale został sam. Wszyscy jego pomagierzy go opuścili. Więc skorzystaliśmy z okazji i wypędziliśmy barona z królestwa. W słusznej sprawie! Zaraz, czy to naprawdę się wydarzyło? Ten baran to prawdziwa osoba? A jakże? Najprawdziwsza. Niestety. Ale to skurwiel. Prawdziwy hrabia Montekchujstwo. Ze skurwińskiego dworu. Chryste, panie. Co takiego okropnego zrobił? Słuchaj, no młody. Z powodu tego niedojebanego barona to miejsce świeci pustkami. Jeszcze rok temu istniał tu jeden z najpotężniejszych obozów bezdomnych w całym mieście. Wszyscy nas znali i obawiali się nas. Nikt nie miał jaj, żeby z nami zaczynać. Całe osiedle było nasze. Baron zdradził nas. O kurde, w jaki sposób ten baron was zdradził? Spytaj jego, siedzi daleko stąd, Menda. Co? Niech będzie. Okej. Okay. Dobra, zostawmy Rehota. Co? To jest cały lore, ludzie? Bezdomnych? Jezu, ja się spodziewałem jakiejś prostej gierki. Może z elementami survivalu, a dostałem RPGa. Z baronem i z lorem. Backstory. I zbudowaniem schronienia swojego. Co się tam dzieje? Podobno tutaj gdzieś ten gość jest. Zrobiło się też ciemno. Jest 15 stopni. Okay. Mogę coś zjeść? Jestem głodny? Jak ja mogę to sprawdzić? Zdrowie. Żarcie. Morale. Morale jest zero, ale żarcie. Okej. Mamy coś do jedzenia? Resztki żarcia, żarcie plus jeden. What? Użyj tego. Użyj. Możemy robić odkurzacz i ognisko. W ogóle tych części nie ma.
W ogóle większości rzeczy nie mam. Pokój średnio. Jakaś zatarka by się też przydała. Ale tu ciemno. Wymagany profit. Co się dzieje? Czy to ma być jakieś miasto, czeskie ludzie? Rozpoznajecie to miejsce? Takie coś? Szanowny Johnny, dziękuję ci za oglądanie. Zostałem lokalnym folklorem. To chyba lata 90 bardziej, bo stare samochody. Jak Kraków wygląda? No gdzie? Tak brzydko w Krakowie by było? Proszę. 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 Ty, może to jest... Nie? Nie. Taśma klejąca. Gniące warzywa, żarcie plus jeden. Oh my god. To jest... Oh. Ej! Możemy zrobić ten alkohol, chodźmy. Oh my god. To ma być Praga, myślicie? Oha. Chodźmy do barmana, nie wiem. Zrobi nam coś do picia. Z Moscarola? Nie wiem, jak dla mnie to nie... Nie wygląda. Zaznacz to. O. To jest Wałbrzych. Ej, podejrzana pizza sam bierz. Podejrzany burger. Ej, pet. Morale plus dwa. Ty, akurat tego potrzebujemy. Ja mam... Nie wiem, ktoś z was rozpoznaje miasto? Barman, czy barman kima? Okej, okay, żarcia nam nie zabraknie, resztki mydła, easy. Więcej petów, fajnie. Okej. Okay. Wytrych, pewnie. Czy żarcie się będzie psuło? Nic ciekawego od zwykłej śmieci. Komu ja mogę butelki zwrotne dać? Trochę z tego kasy by było pewnie. Teraz tu. Na dół mamy jakoś zejść. Butelki na skup? No właśnie tak mi się wydaje. O Boże. Tam była nasza baza, nie? No. Kurde, jak ciemno! Nie ma żatarki w wypunku. Niech cię krew zaleje, gro. Dobrze wiedzieć, że jest w ogóle. Można skakać. Okej, okay. Risky business. Come on.
Gościu kima, czy nie? Jojojo. Teraz wiem, gdzie zbudować mój własny hotel. Dobre wieści, możemy zostać sąsiadami. Wspaniale, zawsze o tym marzyłem. Tak się cieszę. Nie podskakaj mi tu. Nie mając schronienia przy pierwszym deszczu pożałujesz, że się w ogóle urodziłeś. To nie może być aż tak trudne. Rozejrzę się tutaj i zrobię sobie podobne. Jesteś żałosny. Czemu on tak o mnie mówi? Co ja tego rzeczy to. Masz wszystko? Tak, udało mi się ocalić trochę resztek. Pora, żebyś ty się wykazał. Dobra. Wlejmy wszystko tutaj, wstrząśnij, nie mieszaj. Bardzo sprytny, dzięki. Nie ma o czym mówić, przynajmniej nie będziesz miał mi się dobierać do zapasów. Okej, okay, rozumiem, wszystko się układa. Nie przygląda mnie, czy to mieszka? Miejsce? Niby czemu to najsłynniejsze miejsce na świecie jest to mój własny hotel. Ha, co do tego widoku, nie jest to nadmorski kurort. Wskazujesz na pobliskie, nielegalne wysypiska. I całe szczęście, to coś znacznie lepszego. Można tu znaleźć i rozrywkę, i mnóstwo przydatnych rzeczy. Rozrywkę? Co masz przez to na myśli? Każdego dnia znajduję coś ciekawego. Ludzie wyrzucają wielkie skarby. Szukanie ich to świetna zabawa, wierz mi. Możesz sam spróbować, ale uważaj na szrapnele. Szrapnele? Tak. Zrób nieważny ruch, a twoja ręka znajdzie się w paskudnym gównie. Albo podrzesz sobie ubranie, tak czy inaczej. Jak już nabierzesz wprawy, przyjdź do mnie, dam ci parę praktycznych wskazówek. Jasne, wyglądasz na kogoś, kto się na tym zna. Żebyś wiedział. What the fuck? Użyj wytwarzania, by zbudować wolną strukturę z kategorii schronienie. No, chciałbym, ale... Nie wiem, czy mam materiały. Nie mam materiałów na nic. Mogę jakiś malutki daszek, bo na... What? Cokolwiek! W Czechach mają akurat bardzo fajny system butelek zwrotnych. W miastach są automaty i pokazuje ci, jakie butelki możesz oddać i ile. Ty dostajesz bon rabatowy do sklepu. Wow! Efekty? Coś innego? Czy ja wam zasłania mnie? Kamienie milowe, premium wyposażenia. Jest ci zimno. Fuck. Nie, może poszukajmy jakichś śmieci? Poszukujący śmieciak. Czy... Czekaj. Może on by... Uuu. Bezużyteczne rupiecie? Służą do rozpalania w ogniu? O! O, fuck! Choroba 2%. O kurde mal, okej. Morale 0. No, jesteśmy porobieni. Okej, ale powinniśmy ten profil buszczujący w śmieciach chyba mieć. Jezus, prawie zawało dostałem. Ucz mnie? Co chcesz wiedzieć? Buszujący w śmieciach, profit. Znajdź przydatne rzeczy w kupach śmieci. Wymaga 50 zaufania, room razy 3. Grzebanie w świątniku, level 4. What the fuck? Kartonowe legowisko.
Wymagam 20 zaufania i 30, nie wiem, kasy. Okej, okay, czyli gówno. Nie mam gdzie spać ludzie nawet. Mogę się u niego kimnąć? Nie. Mogę się przekimnąć dla ciebie, stare? Poproś. Jest mi smutno, możesz mnie pocieszyć? Hmm? Okej. Okay. Biorę rzeczy znalezione. Mogę mu coś sprzedać? Trochę ta gra była w klimatach zimowych i trzeba było ogniska szukać. A The Long Dark to chyba było, o to ci chodzi, co? Ja bym chciał się przekimać, ale nie mam jak. God damn it! Wiesz wszystko. Znajdźmy materiały budowlane po prostu i tyle. Mam nadzieję, że nie zamarznę. Noc się kończy powoli. Znajdź przystanek? Do przystanku można? Ty. Albo na dworcu, nie? Masz kurde łeb. Jest przystanek. Gówno, nie ma. Kuźwa! Macie przystanek tutaj w tych Czechach? Jest. Dobra, uwaga. Jest zimno, fuck. Mamy morale 3% ludzie. Otwórz pewność siebie. Szybkość wypoczynku. Premia. No cóż, miejsce na Kimę. Nie możesz teraz tak zrobić, jest zbyt zimno. Holy shit, nie mogę odpocząć, bo jest za zimno. Nie masz biletu. God damn it! Co tu się dzieje? Czyli co? Nowy poziom grzebania w świetnikach! Przed... Kurde. Volvance! 30 miesięcy! Dziękuję ci, Volvance, brachu, za wspieranie kanału. Podnoś morale. Spocznij. Może jest zbyt zimno, no weźże, kuźwa, gro. Jak zimno? Ile jest? 9 stopni. Come on. Energia 20%, morale 0 i ciepło 0. Słyszę jakieś ognisko. Dziękuję ci, Volvance. Brak biletu by nie przeszkadzał bezdomnego podróży. No właśnie myślałem, że będziemy po prostu na gapę jechać. I będzie, wiecie, rzut D20, czy nas złapali, czy nie. O Boże. Oj, 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 nasza... Może w dzień będę mógł się kimnąć gdzieś. Co, całe miasto jest zrobione? Co jest jedyne? Rozmawiaj z Meissnerem o grzebaniu śmietnika. Ty. Okej, okay. I will do it.
Nie wiem, zwykle na dworcu powinno być cieplej, nie? I tam powinniśmy móc się przespać. Ale nie wiem, jak się tam dostać nawet. A to co? Sprawdź. Ty, nie było kasy. Gadam. Dziwny ser. Wspaniałe znalezisko. Oh my god. Fuck you! Fuck! Nie denerwuj mnie, gro. Poddam się. Czemu jest taki delay z tym? Kurwa! Okej. Okay. W końcu to zrobię. No nie, no come on! Czy to specjalnie zrobili, że to jest takie trudne? Kurde mol, tak blisko. Come on. Fuck! Yeah! Jeszcze jedno? What the fuck, gro? No, wreszcie, co to jest? Unlabeled can? Super, było warto się tak męczyć. Rupicie się nad zazą do palenia? Chyba. Jesteś pokiereszowany? Od tego grzebania w śmietniku, czy jakie buty? Wow. Co się stało? Jesus. To jest nasze królestwo tam na dole. Ty, czy to nam odbierało punkty życia każda porażka? Bo to... Ała. Czy co jest grane? Mam 4 debuffy. No mamy niskie morale, jesteśmy zmęczeni. Jest nam zimno i mamy niskie HP. Niedobrze to wróży. Niedobrze to wróży. Ale nie mam gdzie się przekimać, ludzie. Śmierdzisz. God damn it. Ubranie nam rozwaliło? Rzeczywiście. Nie, przesiągnęło smrodem chyba. Nie, może rzeczywiście się rozwaliło, nie wiem. Dziwne rzeczy. Majki. Jak ci? Póki co wszystko gra, to dobrze być. Okej, Majki. Jezu, czy ja się nie dostanę na drugą stronę tędy? Czy nie możemy ogniska rozpalić? Możemy. Możemy. What? Odrodzenie? Okej. Trwale o 5 punktów. Biuro rzeczy znalezionych. Wow. Ok.
Okej, to jest to. Wszystko. Kup? No nie, nie gadajcie mi, że ja to muszę od niego odkupić. O kurde, dobra. Próbowałem szukać w śmieciach użytecznych rzeczy. Myślę, że coraz lepiej mi to idzie. Widzisz, w śmieciach można znaleźć mnóstwo zasobów. Ludzie to głąby, które wrzucają rzeczy w dobrym stanie. Znalezienie czegoś konkretnego zajmuje trochę czasu, ale to lepsze niż kupowanie w sklepie. Ćwicz dalej, to będę mógł nauczyć cię czegoś nowego. Lubię uczyć się nowych rzeczy. Zadanie ukończone, Nurek. Kurde, to bym odkupił od niego. Tak. Kurde, materiały mi... Ja chętnie bym wytworzył coś. Potrzebuję materiałów, no. Może musimy się skupić na szukaniu materiałów budowlanych. Nie wiem. Ja muszę zrobić sobie przerwę, ludzie. Zaraz do was wrócę. Gra nadal działa. O, nie mogę zrobić przerwy? Życie dajkę? Ty, w sumie, to racja, bo to pewnie leczyło. Fuck. No. One shit. Kurde, myślałem, że... Dalej nie mam tego perka buszującego w śmieciach. Czy jest nam zimno? Chyba nie. Dobra, zaraz wracam, ludzie. Trudno, nie mogę dać pauzy, niestety. Mam nadzieję, że... przeżyjemy.